Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję telefon o nietuzinkowym wyglądzie, czyli Nokia 7200. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Telefon komórkowy obsługuje dwa standardy GSM 800-1900. Niestety nie obsługuje żadnego standardu UMTS. Posiada slot na jedną kartę SIM, niestety bez slotu na kartę pamięci. Z przodu widać głośnik od rozmów, logo, wyświetlacz TFT o rozdzielczości 128x128 pikseli, wyświetlający 64000 kolorów o wielkości 1,5 cala. Klawisze nawigacyjne, klawiatura alfanumeryczna, mikrofon. Z tyłu znajduje się głośnik główny, aparat fotograficzny VGA, wyświetlacz dodatkowy monochromatyczny STN o rozdzielczości 96x36 pikseli. Kolejne logo Nokia. Zaczep na smycz. Z prawej strony ujrzymy port podczerwieni, przycisk włączania. Zaś z lewej są tylko klawisze regulacji głośności. U góry nie ma niczego. Natomiast na dole umieszczono port ładowarki oraz port słuchawkowy. Wykonanie telefonu jest zaskakująco dobre. Większość telefonu jest zrobiona z plastiku dobrej jakości. Natomiast wyjmowane elementy są zrobione prawdopodobnie z zamszu. Otwierając klapkę pod baterią nie zobaczymy slotu na kartę SIM. Znajdziemy ten slot pod górnym materiałowym elementem. Aparat komórkowy jest poręczny oraz podstawowej grubości. Komórka waży 115 gram. Bateria to litowo-jonowy produkt o pojemności 760 mAh. Maksymalny czas rozmów to 5 godzin. Natomiast maksymalny czas czuwania to 12,5 dnia. Procesor to jednorodzeniowa jednostka o nieznanej nazwie. Niestety więcej informacji o nim nie znalazłem. Pamięć komórki to 4 MB. Niestety nie podlegają oni rozszerzeniu o kartę pamięci. Aparat fotograficzny 0,3 megapiksela robi zdjęcia w rozdzielczości 640x480 pikseli z czterokrotnym zoomem cyfrowym. Natomiast wideo nagrywa w rozdzielczości 128x96 pikseli. Responsywność jest dobra, nie ma większych zacinek, animacje są dość płynne. Pierwszą multimedią są trzy gry. Disco, bowling, backgammon. Drugą multimedią jest przeglądarka internetowa WAP. Trzecią multimedią jest aplikacja portfel do zarządzania gotówką. Czwartą multimedią jest dyktafon nagrywający w formacie AMR. Jakość nagrań jest znośna. Piątą multimedią jest radio FM. Transmisja danych. XHTML, WAP 2.0, HSCSD, GPRS, Edge, podczerwień, USB. Podsumowując, Nokia 7200 to dobry i ciekawy telefon. Zacznę od plusów. Na plus jest oczywiście wykonanie tej komórki. Kolejnym plusem jest ogrom multimedii i łączności. Następnie długo trzymającą bateria. A z minusów jest na przykład mała pamięć, dość mały wyświetlacz. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.